zdobywać. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wasza walka nie poszła na marne, żebyście zwyciężyli! Zabito wam marzenia, nie podpisano porozumienia z Unią. Teraz się do was strzela, ale władza, która strzela do własnych obywateli, nie może wiecznie trwać, ta władza się skończy szybciej niż myślicie. I na koniec chcę wam przekazać również serdeczne pozdrowienia od naszego lidera Jarosława Kaczyńskiego, który tutaj był z wami kilka tygodni temu. Prosił, żeby wam przekazać, że Polska o was nie zapomni, że będziemy o was walczyć do ostatniej chwili, do ostatniego tchu, żebyście byli wolnym, demokratycznym narodem. Jak będziecie wolnym, demokratycznym narodem, jak będziecie bezpiecznym narodem, to bezpieczna będzie Polska i Unia i cały świat. Dziękuję. Ale są, którzy gwizdzą. Cii. No to co? Ale drodzy bracia Ukraińcy, to my wam dziękujemy. Dziś Europa, Polska, wszyscy patrzą na was, bo pokazujecie, ile trzeba mieć siły, determinacji, by walczyć o swój kraj. Pokażcie to jeszcze, pokażcie, że ta siła, tak jak nasza solidarność, tak wasza siła doprowadzi do wolnej, demokratycznej i silnej Ukrainy. My mieliśmy swoją solidarność. Wy macie Majdan. Wy macie wolę, wy macie siłę. I będziecie mieć to, o czym marzycie, bo wolności nie da się zabić. Nie da się jej zastrzelić. Będzie wolna Ukraina, będzie silna Ukraina. A my będziemy robić to, co można. I będziemy namawiać Europę do sankcji, żeby wam pomóc. Wy wytrzymacie. Europa pokaże z wami solidarność.